No. To w końcu można nazwać wiosną. Ale dzisiaj postaram się czegoś nie spierdolić. Jest tu kilka rzeczy do zrobienia. Dzisiaj rozprawimy się z aparatem zapłonowym. I mam nadzieję, że będzie lepiej palił. To znaczy zawsze odpalę mi za pierwszym razem, ale mam wahania obrotów, jak jest wilgotne i podejrzewam, że może to być ten. Będziemy potrzebowali tego. Kabli nie zmieniam, bo kable są zajebiste. One są firmówki. Raczej od fabryczny montaż. Tutaj idzie do cewki. Ja nie wiem, że tam tę cewkę widać. No jest tam pokazany kawałek cewki. Kiedyś zmieniłem na harta. Dobra, no to poskąpiłem trochę kasy. Ale nie okazał się to dobry wybór, ponieważ ta kopułka beru. Czyli tak, kable uszkodziły tą kopułkę. I ta kopułka nie jest zbyt fajna. Nie jest zbyt fajna, to ze względu na to, że tamte kable strasznie przeciekały. Nie były tak super szczelne jak te. Tu jak je ściągasz, to jest takie bardzo szczelne. I niestety któregoś razu po prostu wystrzelił mi jeden kabel. Dosłownie wystrzelił. Strzelił na tyle, że wypalił tutaj. Ono to powinno być w takim kolorze. To wypaliło. I tu też. Zresztą to wszystko jest takie nawet uszczerbione. Widać, że tutaj wszystko fajnie się działo. To też jest takie uszczerbione. I kopułkę to zostawię, bo to się wszystko może spieprzyć na przykład w drodze. I problem jest z palcem. Nigdy palca nie wymieniałem. Nie wiem, jak go tutaj wyciągnąć. Nie wiem, czy on tutaj ma jakiś dings. Nie chcę go wyrywać na siłę, ale to tym się zajmiemy później. Wymienimy najpierw świecę. Będzie mi potrzebne to. Bosche Super Plusy. Mocno, mocno opalone. Powinno mieć tam 0,8 mm, musiałbym to mierzyć w miareczką taką małą i może bym tam uzyskał te wartości, ale raczej tutaj ten odstęp nie jest taki, jakby ćwienia. A tym razem powrócimy do świec, które były tu wcześniej montowane. Oczywiście, jako że to jest silnik Champion, powinien mieć świecę Championa, ale pan nie był w stanie mi ich ściągnąć, więc zamontujemy świece, które były tu przed Boschami, czyli NGK. Bardzo fajna świeca. BPR5E. Nie dmuchać w to. W te dziury nie dmuchamy. Niech sobie wejdzie w gwint. O, siadła. Dokręcać należy te świece bardzo delikatnie, bo blok jest aluminiowy. Jeżeli ukręcimy, to będzie problem. Nie wiem jak to później dalej wygląda. Trzeba dokręcić mocno, ale z uczuciem. Perfekt. Dla niewiedzących to jest samochód Renault 19, silnik C3J, 58 koni mechaniczny, mono wtrysk. Oczywiście 8-zaworówka. Dobra. No, też. Lipton. Tutaj jest wszystko. No, jest te 0,8. Tam jest dużo więcej. Pewnie iskra się poprawi. Mam nadzieję, mam nadzieję.
Bo jeśli nie, to kolejnym podejrzanym będzie cewka. Oczywiście wszystkie świece są na miejscu, więc powinien. Bo nie wiem jak kurczę to ściągnąć. Nie chcę ściągać go na siłę, ale na pewno jest jakiś dings. Na pewno jest jakiś dings do tego. Ja się skapnę w końcu, jak to zrobić. Włoska kopułka. Dobra. Kurwa brązowa, no. No co? No jest obrzydliwa. Nie wiem, wydaje mi się, że beru jest tak jakby troszkę lepiej wykonane. Nie jestem przekonany do tej kopułki. Ten palec też jakiś taki niespecjalny. Tu jest taki metalowy dings. Dlatego nie wiem, zobaczymy. Dobra. Więc tak. Palec nie ma żadnego miejsca, gdzie mógłby być przyczepiony w jakiś taki sprytny sposób. Może tak, śrubokręt podważymy. Ta metoda nie działa. Kręcić też nie chcę. Czuję jak mi się wygina śrubokręt. Sprawdzę, czy coś tam jest. Strasznie nie lubię tego robić na siłę, a nie chcę tego całego wykręcać, bo to jest bez sensu. Tak, palec powinien zejść bez problemu, a mój schodzi z problemem. Z tego co mi wiadomo, palec jest wciśnięty tylko i wyłącznie. Właśnie w tym momencie samochód już nie jest na chodzie. Ale nie jestem Clarksonem, więc po co mi łotek? O, wygląda na to, że palec udało się zdjąć. Powinno wejść. Ale chyba mamy problem. Jest to problem natury bardzo dużej. Zatem palec nie chce wejść. Nie wejdzie. Jego średnica jest podobna, ale nie jest taka sama. Widać na filmie. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to, że jestem w dupie. Może on nie pęknie. Nie, po prostu nie da się go założyć. Kopułka jest ok. To jest dokładnie taka kopułka, jaka być powinna. A więc tak. Byłem u typa, sprawdziliśmy wszystko i okazuje się, że ten palec jest idealnie do tego silnika. I że niby to może być problem po mojej stronie. Jako że ja uważam, że tak wcale nie jest. Ja pierdolę. Jeśli to się spieprzy, to kosztuje on tylko 6,50. To jest jakaś masakra. No, trochę pofrazujemy. No i co? I komu tu ufać? Włoskim wytwórcom części czy niemieckim? Bo ja chyba jednak wolę Niemców. Także tamtą kopułkę i tamten palec zwróciłem. To znaczy tamten palec nie zwróciłem go. Bo tamten palec troszeczkę popsułem. Teraz mamy komplecik z beru. Ten palec to jest zupełnie coś innego.
odpowiednia średnica. Mam nadzieję, że będzie pasował. No, a kopułka. Kopułka dokładnie ta sama, której tutaj użyliśmy, czyli VK359. To super, zresztą widać. Przede wszystkim ten plastik. To jest twardy plastik, to nie jest taki zwykły plastik. Zresztą dopłaciłem za to bagatela 9,50, więc oczekuję jakości, jakiej nie zna włoska motoryzacja. Nie, no nie ma co porównywać. Zużycie jest straszne, po prostu straszne. Wielka chwila prawdy. Tak powinien wejść. Uwaga. Ty, wchodzi. No nie wiesz. Nie wiesz. No i wszedł. Idealnie. Tak to wygląda. Wszystkie kable tutaj do świec. Perfekto. Miecz malina. I tak to powinno chodzić.